Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Wydarzenia tego tygodnia będą komentować redaktorzy naszego dziennika, pan redaktor Artur Kowalski, witamy w studiu, szczęść Boże. Szczęść Boże. I pan redaktor Piotr Tomczyk, witamy również, szczęść Boże. Szczęść Boże. Rozpoczynamy od wydarzenia, które miało miejsce w sobotę. Po raz ósmy ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości organizowany przez środowisko patriotyczno-narodowe. Był to marsz przepełniony dumą narodową, o czym przypominało jedno ze skandowanych haseł – Bóg, honor i ojczyzna. My chcemy Boga. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przeszedł dziś Marsz Niepodległości. W ten sposób Polacy uczcili 99. rocznicę odzyskania niepodległości. To bardzo popularna forma świętowania, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Witold Tumanowicz. Co roku na ten marsz przychodzi coraz więcej osób. To znaczy się, że wśród kalendarzy Polaków stało się to wydarzeniem cyklicznym. I coraz bardziej rodzinnym. Warto krzewić w dzieciach pamięć o tamtych czasach, mówi uczestnik marszu Mateusz Biołus. O to chodzi, żeby dzieci pamiętały o tym, bo dla nas też ktoś przekazał przez pokolenia. Jeśli jedno pokolenie zaprzepaści tego, to wszystki dorobek tylu lat wstecz zostanie zaprzepaszczony. Marsz Niepodległości rozpoczęto od śpiewaniem hymnu narodowego. Na trasie pochodu powiewało tysiące biało-czerwonych flag. Uczestnicy marszu nieśli ze sobą transparenty, między innymi z tegorocznym hasłem My chcemy Boga oraz Lwów i Wilno pamiętamy czy Króluj nam Chryste. Marsz Niepodległości z roku na rok staje się coraz bezpieczniejszym wydarzeniem. Jednak w tym dniu w stolicy odbyło się 12 zgłoszonych zgromadzeń. To spowodowało, że oddziały policji musiały być w ciągłej gotowości. Na trasie Marszu Niepodległości w okolicy Ronda de Gaulle policjanci zatrzymali uczestników kontrmanifestacji obywateli RP. Natomiast pod Sejm wyruszył marsz antyfaszystowski. No właśnie, ósmy raz Marsz Niepodległości. Na początku, jak pamiętamy, początki tego marszu były dosyć skromne, tak powiedzmy. Dopiero od 2 lat tak naprawdę do żadnych incydentów w czasie tego marszu nie dochodzi. Jak panowie sądzą, dlaczego tak jest? To odpowiedź na to pytanie jest raczej moim zdaniem oczywista. Nie ma już tych prowokatorów, którzy tam gdzieś wchodzili wśród uczestników tego marszu, robiąc zadymy. Prowokatorów, być może nawet zamówionych przez rządzących wcześniej, poprzednio, bo teraz już nikt żadnych budek... Jak słyszeliśmy rozmowy u Sowy. Prawda, budek żadnych nie pali, policjanci przebrani po cywilnemu nie kopią uczestników, tak jak też na obrazkach widzieliśmy. Rzeczywiście jest z roku na rok, wydaje się, że jest coraz więcej uczestników. Tak, na początku rzeczywiście jeszcze, no wiadomo, jest nowa inicjatywa. Z czasem widać popularność wzrasta. Teraz, jeżeli zobaczymy, że rzeczywiście jest na tym marszu bezpiecznie, no wiadomo, że jeżeli sami uczestnicy, sami te tysiące osób widzą, oni nie są w żaden sposób agresywne. Jednak jeżeli w telewizji pokazywane są jakieś obrazki, prawda, rozrób, to też w pewnym sensie nie ma też chęci do uczestnictwa. Teraz widzimy kolejny, drugi rok z rzędu, że jest spokojnie, wspaniała atmosfera pod biało-czerwonymi flagami. No i ewenement, dlatego że w skali europejskiej takiego marszu obywatelskiego, bo to nie jest inicjowane przez władzę, nie ma. Zgadza się. Ja myślę w ogóle, że no, mamy powody do dumy. Dlatego, że rzeczywiście z roku na rok ten marsz wygląda coraz lepiej. Możemy sobie dyskutować oczywiście, jak to jest prezentowane w mediach, to jest inna rzecz. Natomiast rzeczywiście frekwencja rewelacyjna, przekrój społeczny bardzo szeroki, widać dużo przedstawicieli najmłodszego pokolenia, czyli że można powiedzieć tak, ten patriotyzm jest u nas ciągle żywy. To nie jest jakaś idea taka fikcyjna. Są takie kraje w Unii Europejskiej, które są sztucznym zlepkiem. Rzeczywiście nie ma tam żadnego spoiwa w społeczeństwie. Natomiast u nas sytuacja wygląda zupełnie inaczej i nieprzypadkowo to właśnie w Polsce taki marsz patriotyczny jest możliwy. Natomiast jeśli chodzi o te incydenty, które przez lata mogliśmy obserwować, no po prostu wygląda na to, że w tej chwili nie ma już nawet komu podpalić budki. Sytuacja jest chyba związana z tym, że ministerstwa nie skierowują pieniędzy na robienie prowokacji, a sama opozycja no, pewnie aż tak biegła w przygotowywaniu tego typu operacji nie jest i
dlatego efekty są skromniejsze. Myślę, że bardzo dobrze, bo dzięki temu bezpieczniej czują się też uczestnicy marszu. Ale też zwróćmy uwagę na to, co w materiale było pokazane, że też były inne marsze, zdecydowanie mniej liczne, ale jeżeli ktoś chciał maszerować z innymi poglądami, to prawda, mógł i... Mógł się dołączyć do tamtych, tak? Mógł się dołączyć, mogli Marsz Niepodległości w tym tygodniu stał się także przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim, która ta debata miała także wymiar ogólny dotyczący Polski i praworządności. Natomiast no, skupiono się w wypowiedziach w Parlamencie Europejskim, skupiono się na pewnym marginesie marginesów, jakichś hasłach marginalnych, które gdzieś pojawiły się rzeczywiście nieakceptowalnych także przez władzę i przez Polaków. W środę ta debata się odbyła w Parlamencie Europejskim na temat Polski. Przegłosowano rezolucję, że polski rząd ma przestrzegać postanowień dotyczących praworządności. Z przyjętego dokumentu cieszą się politycy totalnej opozycji. Za tą rezolucją zagłosowało 6 europosłów Platformy Obywatelskiej. Padły także słowa określające Marsz Niepodległości jako manifestację faszystowską, a wypowiedział te słowa m.in. były premier Belgii. W rezolucji Parlament Europejski wzywa polski rząd do przestrzegania praworządności. Zagłosowało 6 europosłów Platformy Obywatelskiej. Działania polityków reprezentujących totalną opozycję ostro skrytykował na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Zachowanie i język posłów PO i ich koalicjantów w Parlamencie Europejskim jest nie do zaakceptowania. To mowa kłamstwa, która uderza w Polskę, Polaków i nasze prawo wyboru. Gdzie szacunek dla demokracji? Natychmiastowa była także reakcja premier Beaty Szydło. Politycy szkalujący swój kraj na forum międzynarodowym nie są godni jego reprezentowania. Napisała na Twitterze premier Beata Szydło i jak dodała, odniesie się do skandalicznych wydarzeń w Parlamencie Europejskim podczas jutrzejszego szczytu europejskiego. Polska nie zgadza się na taki ton debaty w Europie, podkreślił z kolei wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Konrad Szymański. Oczekujemy większego szacunku wobec państwa polskiego, oczekujemy większej powściągliwości w sądach, nie tylko wobec państwa, ale i narodu. W europejskim dokumencie pojawił się m.in. apel Parlamentu Europejskiego do polskiego rządu, by potępił ksenofobiczny i faszystowski Marsz Niepodległości. Dziś o marszu w podobnym tonie wypowiedział się szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Na Placu Krasińskich to miejsce przywoływane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, miejsce barykady, symbolu powstania warszawskiego. To miejsce, w którym właśnie używano faszystowskich, nazistowskich pozdrowień. I robili to uczestnicy tego marszu. Nie może być takiej sytuacji, jak ostatnio, 2 dni temu w czasie debaty w Parlamencie Europejskim, kiedy naród, jeden z narodów naszej wielkiej rodziny europejskiej zostaje oszkalowany i obrażony. Bo 60 tysięcy ludzi, którzy w Warszawie wyszli na piękną, biało-czerwoną manifestację, żeby uczcić święto niepodległości. Nie może być nazywanych przez nikogo. I dotyczy to nie tylko Polski, ale każdego innego kraju. Nie może być nazywanych faszystami. I zaapelowałam dzisiaj do moich kolegów, premierów, żeby powzięli na ten temat refleksję i żebyśmy wzajemnie się szanując, nigdy więcej do tego nie dopuścili. Ale nigdy się nie zgodzę na to, żeby mój kraj, który był ofiarą 2 totalitaryzmów, żeby obywatele mojego kraju byli w taki sposób szkalowani i pomawiani. Nie ma na to zgody polskiego rządu. To celowe działanie, tak panowie sądzą, czy może jakaś rzeczywiście niewiedza ze strony polityków Parlamentu Europejskiego? No bo jeżeli chodzi o opozycję w Polsce, to raczej trudno domniemywać, że nie mają świadomości tego, że 60 tysięcy uczestników Marszu Niepodległości to nie byli faszyści. Ta wypowiedź to była wypowiedź pana byłego premiera Belgii Guy Verhofstadta o 60 tysiącach maszerujących tak faszystów i ksenofobów. Tak, to jakoś było w ten sposób ujęte. Tak. Rzeczywiście to w ogóle nie mieści się w głowie, czy I też pani premier tutaj, ja nie wiem, czy sam głos w ten sposób
takie zwrócenie uwagi to jest w ogóle wystarczająca reakcja. Sądzę, że być może jakąś trzeba większą, silniejszej reakcji rządu. Jakieś działania, może prawne, tak? Działania prawne, no tak, tu jest to oczywiście rola samych organizatorów marszu, ale też sądzę, że może na tej poziomie państwowym może jeszcze jakiś... Ale jak to jest, że Parlament Europejski podejmuje taką rezolucję? Dlaczego nie ma tej wiedzy, a może jest ta wiedza i celowe działanie? I to jest bardzo dobre pytanie. Niestety wydaje mi się, że tutaj sprawa jest jednoznaczna. Parlament Europejski stał się miejscem dla bzdur już nieograniczonych niczym. W tej chwili ci ludzie, którzy tam zasiadają, okazuje się, że nie muszą zwracać uwagi na rzeczywistość. Opowiadają takie historyjki w stylu Alibaby i 40 rozbójników, z tym, że zamiast o 40 rozbójnikach mówią o Alibabie i 60 tysiącach faszystów, prawda? Sensu nie ma to żadnego. Nie ma to żadnego sensu i myślę, że zdają sobie z tego sprawę nie tylko nasi politycy, nasi eurodeputowani, ale tak samo ci, którzy te słowa wypowiadają, tak jak pan Verhofstadt. Także myślę, że to jest w pełni świadome. I niestety wydaje się, że nic nie zapowiada poprawy w tej sprawie. Pan Verhofstadt i wszyscy ludzie z jego stronnictwa w czasie tej debaty mówili takie rzeczy, które absolutnie ich dyskwalifikują. Natomiast musimy mieć świadomość jednej rzeczy. Bajkopisarze, którzy te swoje historyjki przekazują światu, najczęściej zdają sobie sprawę z tego, że te ich opowieści nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Tu sytuacja jest taka sama. Oni wiedzą o tym, jak to wyglądało, wiedzieli. Wiedzieli, że nie był to żaden marsz faszystów, a jednak o tym mówili. Także tu jakaś działalność edukacyjna niestety nie da żadnego efektu. My nie jesteśmy w stanie ich przekonać do tego, żeby oni się przyjrzeli, jak to rzeczywiście wyglądało, dlatego że oni mają do odegrania te swoje role i do sprzedania w mediach te opowieści, atakując Polskę. I tutaj celem jest atak na Polskę i wydaje mi się, że wręcz oni oczekują tego, żeby na marszach tego rodzaju były jakieś hasła antysemickie, rasistowskie, żeby można było pokazać, proszę bardzo, co się dzieje w Polsce, żeby wszcząć alarm. Jedno to jest, że mają do odegrania swoje role, ale jeżeli na przykład posłuchamy pana Verhofstadta akurat, to możemy stwierdzić, że po prostu ma w jakiś, jak to się mówi, głowę przeżartą tą propagandą, w którą chyba rzeczywiście wierzy. A kto tą propagandę preparuje? Czy tam jest gdzieś palec polski, w sensie opozycji polskiej, z Polski? Przede wszystkim wydaje się, że siłą sprawczą są wielcy mistrzowie europejskiej demokracji. Nasi politycy tej niewidzialnej ręce demokracji jakoś pomagają, współpracują z nią i tyle. Natomiast nie wydaje się, że ich rola byłaby tutaj wystarczająca. Widać silne poparcie. Teraz pytanie jest takie, czy ten atak na Polskę, czy to jest jakieś działanie zsynchronizowane, czy też po prostu samoczynnie, jakoś przypadkowo tym europarlamentarzystom tak to wychodzi. Dlaczego skoncentrują się na Polsce, kiedy widzą, jak wygląda sytuacja w innych krajach? Jeżeli Marsz Niepodległości nazywany jest faszystowskim i załamują ręce nad przemocą w Polsce, to jednocześnie powinni chyba zwrócić uwagę na to, że w Belgii w radosnej demonstracji z okazji awansu Maroka do Mistrzostw Świata Belgowie, dzielni Belgowie o korzeniach różnych, palą samochody. I to jest radosna manifestacja kibiców, prawda, w Belgii. Tak to się przedstawia, a u nas z kolei jest wielki skandal i upadek demokracji. Trzeba znaleźć jakieś proporcje, natomiast ja nie liczyłbym, niestety tu jestem pesymistą, nie mam nadziei na to, że to się jakoś samo naprawi, albo że panowie europarlamentarzyści doczytają, douczą się, przyjrzą się, jak rzeczywiście wygląda sytuacja w Polsce i jak wygląda w innych krajach. Według mnie nie wyciągną wniosków, bo doskonale wiedzą, jak ta sytuacja wygląda. A jak panowie odbierają te słowa Grzegorza Schetyny, który mówi o Placu Krasińskich, który mówi o tym, że mówi też o faszystach, mówi tym samym językiem, którego używał Verhofstadt i To ja krótko tylko powiem, że to jest ciągle ta sytuacja zugzwangu, czyli takiej sytuacji szachowej, w której gracz, obojętnie jaki ruch wykona, to i tak prowadzi ten jego ruch do porażki. Sytuacja Platformy Obywatelskiej jest bardzo niewdzięczna, bo w tym momencie mają wybór taki. Albo zaatakują Polaków razem z politykami unijnymi i wtedy
wiadomo, że będą tracili poparcie wyborcze, albo też wystąpią przeciwko unijnym politykom, aż trudno sobie coś takiego wyobrazić. Także obojętnie, czy skręcą w jedną, czy w drugą stronę, no to zawsze ponoszą straty. No, można się zasmucić losem pana Grzegorza Schetyny i jego partii, natomiast ja niespecjalnie się jednak tym martwię. Można się zastanawiać, czy Polacy, ogólnie mówię wyborcy, zmęczą się tymi atakami ze strony tego establishmentu unijnego i tutaj chyba upatruje swoich szans Grzegorz Schetyna, że wszyscy będą mieli dość i dadzą się zaszantażować, wybierając tych, którzy ten spokój mają zapewnić kosztem. No ale Polakom generalnie takie donosicielstwo się bardzo źle kojarzy. To też widać w ostatnich sondażach, że jednak ci, którzy gdzieś za granicą Polski szukają, tak jak targowiczanie, też pod hasłami szczytnymi, hasłami obrony praw wszelkiego rodzaju szukali pomocy w Rosji, tak? No, w naszej historii to się bardzo źle zawsze kojarzyło. Tak. Obrona własnego kraju jest rzeczą naturalną, także to, co próbuje robić opozycja, no jest rzeczywiście, prowadzi do klęski. Opozycja ma bardzo słabe sondaże. Platforma Obywatelska, w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, który podsumowuje 2 lata swoich rządów. Przebudowa państwa wymaga więcej niż jednej kadencji, powiedział Jarosław Kaczyński, który wystawił bardzo dobrą ocenę premier Beacie Szydło. Powiedział, nie zawiodła. Rodzina i rozwój i bezpieczeństwo to 3 najważniejsze filary polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tym założeniom się trzymamy. Tych założeń się trzymamy, mówiła premier Beata Szydło. Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo to 3 najważniejsze filary polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości, mówiła premier Beata Szydło. To jest program, który stał się programem jednocześnie wspierającym rodziny właśnie materialnie, bo wiele rodzin wyszło po prostu z ubóstwa. Ten program stał się również kołem zamachowym polskiej gospodarki. Połączyliśmy coś, co niektórzy uważali, że nie może się udać, czyli program społeczny, prospołeczny, który najczęściej kojarzone są z wydawaniem pieniędzy, w tej chwili stał się kołem zamachowym również gospodarki. A gospodarka to, jak mówi prezes Jarosław Kaczyński, jeden z priorytetów obecnej ekipy rządzącej. Mamy także rozwój gospodarczy, a dzięki rozwojowi gospodarczemu mamy spadek bezrobocia. Gospodarka ma służyć społeczeństwu. To wszystko służy także jeszcze jednemu, mianowicie temu, by Polaków, możliwie wielką ilość Polaków, wyrwać z tej specyficznej niewoli, jaką jest niewola kredytowa. Polakom żyje się lepiej i o to nam chodzi. Dokładnie 2 lata temu Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło wprowadzanie swojego programu wyborczego w życie. Jednym z ważniejszych założeń było przywrócenie wieku emerytalnego. Systematycznie wprowadzano kolejne. Program Mieszkanie Plus, wstrzymanie skandalicznego procederu odbierania dzieci rodzicom. Program 75+, czyli leki dla seniorów. Wprowadzono też ważną dla rozwoju polskiej młodzieży reformę edukacji. Cel był jasny. Chodziło o to, żeby każdy poczuł się w Polsce jak u siebie w domu i mógł realizować swoje marzenia. To była podstawa wyjścia do napisania wielu projektów, wielu programów. Z rządów PiS, jak wskazują ostatnie sondaże, zadowoleni są Polacy. Aż 45% badanych popiera Prawo i Sprawiedliwość. Ale te sondaże, jak mówi dr Tomasz Matras, nie powinny uśpić koalicji rządzącej. Poza sondażem poparcia, Polacy wysoko oceniają też spełniane przez PiS obietnice. Ale bardzo nisko rząd jest oceniany przez Platformę Obywatelską, która złożyła właśnie w tym czasie, w tym tygodniu, wniosek o wotum nieufności dla premier Beaty Szydło. No mamy pewną dysproporcję. 45% Polaków w sondażach jest za tymi rządami, za tym realizowanym programem. Opozycja jakby całkowicie tego nie widzi i jest wniosek o wotum nieufności dla premier. Ale to jest znowu taki sygnał, przejaw, że ta opozycja się tak po omacku porusza trochę. Jeżeli mówimy o jakimś dołowaniu zupełnym opozycji w sondażach, to przede wszystkim wynika z tego braku takiego pozytywnego programu. Alternatywy. Braku alternatywy. Zresztą to też możemy sobie spojrzeć na poprzednie kadencje, kiedy ta sytuacja na korzyść Prawa i Sprawiedliwości nie odwróciła się tylko przez to, że tych afer było w rządzie PO-PSL było coraz więcej i miały one jakiś większy wymiar. Dopiero wtedy ta fala poparcia przyszła, kiedy Prawo i Sprawiedliwość potrafiło wypromować taką alternatywę, w którą
wyborcy mogli uwierzyć, że ona jest rzeczywiście możliwa do spełnienia. W tej chwili obecna opozycja w ogóle nie ma żadnej alternatywy. Znaczy problem z tą, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale problem z tą alternatywą polega na tym, że Platforma Obywatelska być może ma taką świadomość, że teraz już nie wystarczy obiecać, bo Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że obiecać jedno, a realizacja drugie. No właśnie, troszeczkę to trwało, bo co by nie powiedzieć, te dwa lata jednak zmieniły naszą scenę polityczną. Chyba Platforma Obywatelska troszeczkę się spóźniła, nie nadążyła za tymi zmianami i wcześniejsza kampania wyborcza chyba za bardzo utwierdziła ich w takim przekonaniu, że wystarczy obiecać. Te 10 obietnic, które kiedyś Donald Tusk uroczyście podpisywał, sprawiło, że efekt tego był taki, że Donald Tusk wygrał, został premierem. To sprawiło, że oni za bardzo chyba uwierzyli w moc sprawczą tych obietnic, czyli że naobiecujemy ile się da, no i potem lud nas wybierze, a my i tak robimy swoje. To, co się stało teraz, i to jest według mnie największy plus tego rządu, to jest fakt, że wreszcie ktoś, któryś rząd, ten rząd jako pierwszy, dał już do zrozumienia, że to nie jest tak, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami i możemy oszukiwać. Nie, po raz pierwszy jest sytuacja taka, że te główne obietnice wyborcze są realizowane i to jest wielki szok, myślę, właśnie dla konkurentów rządu PiS-u, że w ogóle można poważnie traktować własne zobowiązania. To jest zmiana jakościowa według mnie. Minusy pewne też bym znalazł. Ale no ja też pewnie kilka kropel dziegciu do tej beczki tak. Miodu, ale no nie wiem, na przykład kwestia obrony życia, czy kwestia wolnych niedziel, sprawy, które miały być bardzo szybko załatwione w dalszym ciągu, nie są. Ale to też jest w toku. Czuję, że jest w toku to wszystko. No ale to bardzo długo tak, w toku. Bardzo, rzeczywiście. Tak. Wydaje się, że jest taka grupa spraw, które rzeczywiście jakoś utknęły. Utknęły i nie wiadomo, czy zostaną rzeczywiście rozwiązane. Problemy takie jak na przykład z sądownictwem, to myślę, że to jest taki przykład pewnego jednego rozczarowania, tak. Bo ta świadomość tego, że sądownictwo w Polsce wymaga zmian, była powszechna i u pana prezydenta i wśród ministrów, a jednak okazuje się, że nie wiemy teraz, jaki będzie efekt naprawy. Mijają miesiące, my będziemy czekali. Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście wynik tych dwóch lat jest dużo lepszy, niż można było na początku podejrzewać, sądzić. Rzeczywiście udało się uszczelnić system podatkowy, udało się zwiększyć dochody budżetowe. Mi bardzo też podobała się retoryka, w której ministrowie zajmujący się gospodarką tłumaczyli, że teraz najważniejszym naszym zadaniem jest wspieranie małych i średnich firm. I oczywiście tutaj, niestety tak jak zauważyłem, retoryka jest piękna, natomiast okazuje się, że praktyka często aż tak piękna nie jest, dlatego że troszeczkę ginie to wsparcie dla małych i średnich firm, to retoryczne, w praktycznym wsparciu wielkich firm lub też akcje takie, które miały na celu wsparcie mniejszych firm, kończą się fiaskiem. Tutaj symbolem byłby na przykład ten podatek od wielkich powierzchni handlowych. Tak, to prawda? Też całkowicie upadło. No, była próba załatwienia tego, okazało się, że nieudana. A dziś na kongresie 590 premier Morawiecki zapowiedział, że będą do grudnia mają się pojawić nowe rozwiązania prawne, które będą wspierać drobnych przedsiębiorców w ich kontaktach właśnie z dużymi firmami, które mogą chcieć wykorzystywać ewentualnie swoją dominującą pozycję. Takie, tak jak powiedział premier Morawiecki, takie regulacje mogą pojawić się już w grudniu. No miejmy nadzieję, że coś z tego rzeczywiście będzie, bo kredyt zaufania, jak widać, rząd ma potężny. Ja nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby po dwóch latach rządu takie było poparcie dla rządu, dla premiera, dla prezydenta. Kredyt jest, teraz trzeba go spłacić. Rząd rzeczywiście może punktować dzięki temu, że te osiągi w dziedzinie gospodarki są... Dają możliwości. Tak, ale ja też bym zwrócił uwagę na to, że tutaj pomaga zdecydowanie też dobra koniunktura w gospodarce tak. Jednak. Jeżeli na przykład mówimy o
kwestii dochodu z VAT. To jest nie tylko samo uszczelnienie systemu, ale wystarczy, że tą inflację mamy samą wyższą niż spodziewana jest i już te wpływy trochę dodatkowo jeszcze wzrastają, więc to też nie jest same te działania uszczelniające. Tu jest jeszcze kilka różnych takich kruczków. Przepraszam, jeszcze jedna ważna rzecz, o której rzadko się wspomina przy ocenie tych gospodarczych dokonań. Otóż ciekawa jest tendencja, jeśli chodzi o wyniki firm państwowych. Okazało się, że firmy państwowe, które były zarządzane do niedawna przez fachowców z Platformy Obywatelskiej, hurtem przynosiły potężne straty. Nagle, gdy ci fachowcy odeszli, wyniki firm się poprawiły, te firmy państwowe przynoszą zyski. Czyli pytanie byłoby takie, no, jakie było zadanie tych fachowców, jeżeli tak dzielnie generowali straty, prawda? Co się zmieniło? Czy słabsi fachowcy przyszli i oni mają lepsze wyniki? Z czego to się bierze? To jest temat, który myślę jest znacznie szerszy i do dyskusji jeszcze na przyszłość. Ale my tutaj mówimy o tym, co było, ale też trzeba mówić o tym, co będzie. Rząd oczywiście nie tylko może, ale powinien się pochwalić tym, co zrobił. Jeżeli partia, która przejmuje władzę, dotrzymała słowa, dotrzymała obietnic, to oczywiście jak najbardziej, ale też trzeba cały czas patrzeć w przyszłość. I tak jak mówi prezes Jarosław Kaczyński, uważać, tak? Uważać i dać wyborcom, dać Polakom perspektywę na przyszłość. Tak. Ja tu mam jeszcze taką też apel do wszystkich zwolenników rządu, że jednak trzeba pilnować, trzeba patrzeć na ręce i w ten sposób pomagać, dlatego że jak głosi takie stare powiedzonko, politycy są jak krowy i bez naszej czujnej opieki zawsze wlezą w szkodę. Także pomagajmy. No dobrze. Wydarzenia tego tygodnia komentowali redaktorzy naszego dziennika, redaktor Piotr Tomczyk. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. I redaktor Artur Kowalski. Dziękujemy również. Dziękuję. Szczęść Boże. Państwu natomiast dziękujemy za uwagę. To był program Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Z Panem Bogiem.